Chciałbyś mieć licznik albo button boxa do gier takich jak ETS, Farming Simulator, BeamNG czy Assetto Corsa i jednocześnie chciałbyś to zrobić w prosty sposób, na przykład używając do tego smartfona albo tableta? No to pokażę Ci aplikację Sim Dashboard, która daje multum możliwości. Nawet będziesz mógł ustawić sobie GPS-a w grze lub podejrzeć parametry swojego pojazdu na przykład. Pokażę Ci pomysł, jak zabudować tableta, żeby był integralną częścią Sim Setupu. No i pokażę Ci, jak skonfigurować aplikację, żeby właśnie poprawnie działała. Konfiguracja jest taka sama na tablecie i smartfonie, więc zaczynamy. Zanim zaczniemy cokolwiek pobierać na tablet lub smartfon, wpierw ściągamy aplikację na komputer, żeby ta aplikacja przesyłała dane telemetryczne z gry. Także przechodzimy do sekcji Instalki na Windowsa i ją pobieramy. Link do strony Sim Dashboard będzie w opisie. Za każdym razem, gdy aplikację Sim Dashboard będziemy otwierać na komputerze, no musimy się upewnić, że ma opcję Elevate, czyli jest otworzona z prawami administratorskimi. A także przy pierwszym starcie należy zmodyfikować pliki gry, aby faktycznie wysyłały dane na ten program. Jeżeli wszystko jest ok, mamy dwa zielone ptaszki. Tutaj przykład taki, modyfikuję i momentalnie już mam zatwierdzone. Oznacza to, że gra będzie przesyłać dane, no i jest gotowa do działania. No to przechodzimy teraz na smartfon bądź tablet. Wchodzimy na Google Play i ściągamy Sim Dashboard. Jeżeli Twój tablet lub smartfon ma stary Android, który już nie obsługuje Google Play, będziesz musiał go zaktualizować na przykład Lineage'em OS. Pierwsza konfiguracja dosłownie prowadzi Cię za rękę, więc ciężko tutaj popełnić jakikolwiek błąd. Wybieramy tutaj platformę, tego nie musimy zaznaczać. No i właśnie po to instalowaliśmy aplikację, także uruchamiamy tą aplikację. Przechodzimy dalej i na tym etapie to wszystko zależy od Ciebie. Czy wybierasz USB, czy Wi-Fi, to nie ma totalnie znaczenia, bo jak później zobaczysz, tak czy siak musisz się podłączyć do swojej sieci lokalnej. Ja wybieram USB, bo ta karta sieciowa, co tutaj zresztą widzisz, mi się w momencie nagrania tego filmiku spaliła. Także przejdziemy przez konfigurację USB. Natomiast jeżeli Twój komputer jest normalnie podłączony do sieci, no to Ty po prostu wybierasz konfigurację Wi-Fi, a w następnym kroku wybierasz sieć i to tyle. Tak jak widzisz, aplikacja wymaga ode mnie ustawienia tetheringu, co da mi nie tylko połączenie z aplikacją na komputerze, ale też dostęp do internetu. Po włączeniu tetheringu jeszcze raz muszę wrócić do tego kreatora, przejść przez te wszystkie kroki na początku. No i już tethering jest włączony. Przechodzimy do trybu automatycznego. No i tutaj, jeżeli nie widzicie serwera, czyli nie włączyliście aplikacji na komputerze, no to musicie ją w tym momencie włączyć. Po włączeniu aplikacji, tak jak widać na komputerze, jeszcze raz wyszukujemy serwer, czyli nasz komputer, no i jest. Aplikacja będzie też pokazywać jakieś wskazania na liczniku w następnym kroku, ale ogólnie jak coś się dzieje na ekranie tableta, to znaczy, że jest poprawne połączenie, także możemy przejść dalej. Potwierdzamy następną informację w następnym kroku i to będzie tyle. Bo konfigurację gier już zrobiliśmy na początku w aplikacji, tak jak ją pokazywałem. Skoro mamy skonfigurowane połączenie, no to dodajmy nasz pierwszy dash, czyli taki panel informacyjny lub z przyciskami. Przejdźmy do gry, która nas interesuje, tam będą na początku podpowiedzi jakieś, klikamy na plusik i dodajemy nowy projekt. No i teraz możemy wybrać z gotowych projektów, które serwuje nam Sim Dashboard, ale możemy też skorzystać z projektów, które stworzone zostały przez społeczność. No tak jak widzicie, podstawowe takie. Projekty społeczności są lepsze, bo bardziej są zaawansowane i lepiej wyglądają. Tak jak tutaj widzicie, wyboru jest od groma, a my wybierzemy sobie licznik Scani i go sobie zainstalujemy. Na początku będzie Cię wdrażało do tego, jak to operować, ale pozwól, że to przewinę, bo nam potrzebny jest tylko ten ptaszek na górze i dwukrotne stuknięcie i licznik jest tak naprawdę gotowy. Tak jak pewnie widziałeś już na początku, możesz mieć kilka urządzeń na jedno konto korzystające z Sim Dashboard, tak jak tutaj masz mapkę i liczniki do ETS-a. No i żeby podejrzeć, czy wszystko z Twoimi urządzeniami jest w porządku, przechodzimy do Devices i tam możemy wykonać test połączenia na dowolnym urządzeniu.
Jak test wszędzie wykazuje OK, no to jest OK, no. No to przechodzimy do pojemnika na nasz licznik. No i standardowo w ruch idzie karton, klej na gorąco i mata do jogi. Buduję taki stelaż do podtrzymywania tableta na odpowiedniej wysokości, a następnie robię taką tekturkę o wymiarach wyświetlacza, aby dokładnie taki wymiar wyciąć z maty do jogi i ten cały tablet usadowić za tą matą do jogi. Przyklejam taśmę dwustronną, bo w tym wypadku kleju na gorąco nie mogę użyć i żebyś ty też nie wpadł na taki pomysł, żeby zalać tableta klejem na gorąco, bo zepsujesz w ten sposób urządzenie. Nakładamy, przyklejamy na tą taśmę dwustronną, odwracamy i z tej strony taśmą już zwykłą, też żeby ci nie przyszło do głowy zalewać nawet brzegów klejem, nie warto ryzykować. No i tutaj obijam tą tekturkę matą do jogi. Na tym etapie obicie już przyciaśnia tableta, więc tylko wkładamy go do obudowy, no i voilà! Mam nadzieję, że wszystko było jasne. Daj znać w komentarzu, do jakiej gierki będziesz używać SimDasha. A tymczasem dziękuję za dooglądanie do końca i cześć! Pozdrawiam bardzo serdecznie.